Hej, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was na kolejnej reakcji na kanale, teraz jest BTO Drive-By. Sprawdzimy sobie ten kawałek 12.13, w momencie nagrywania o 12.00 wpadł klipik od BTO na kanał, więc jesteśmy stosunkowo całkiem szybko, wstanę sobie przed pracą, nagramy sobie się dwa odcinki, będą na kanale, więc zapraszam. W sumie dwa będą z rana i dwa może będą wieczorem, więc jeśli kogoś to interesuje, to wyczekujcie. BTO trzeci numer w przeciągu 3 dni. Sprawdzimy sobie, który najlepiej wypadł, który najbardziej przypadł mi do gustu i który najbardziej przypadł wam do gustu. Napiszcie także to w komentarzu. No i co? Tak naprawdę nie wiem, czego możemy się spodziewać. Zobaczymy, czy będzie znowu to taki numer stricte trapowy. Przekonajmy się. Kto nie subskrybuje, zostawcie suba. 65% nie subskrybuje kanału, więc bardzo was zachęcam, zapraszam. No i co? Lecimy. BTO Drive-By. Sorry, trochę jestem prześwietlony, ale to przez te słońce, co mi pada na ryj, ale chuj ze mną, nie? Chyba. Nowy wóz, parę kół, money moves, znów wydałem parę stóp. Czuję się jak boss, czuję się jak ktoś. Czułem się jak nikt, nikt mi nie podał dłoń. Ja strzelam do wroga jak Rambo. Ty to raczej beka, ciom jak naga broń. Drive by, trybę sport, a za kółkiem moja mis. Przez życie pod prąd, niech to leci na street. Za dużo psów, skąd one są? Jakby tu była Cruella de Mon. Próbują wyjaśnić, czy mam prąd. Nowym Nowym Ej, tak mówię szczerze, że to jest chyba najbardziej zbliżone do takiego stylu muzycznego, jakiego słucham sobie w Ameryce. Taki najbardziej bliskie jest mojemu sercu. Najbardziej bliski mojemu sercu jest ten kawałek so far. Mimo że tamte dwa też mi bardzo siadły, były też bardzo poprawne i bardzo świeże. Jak na polskie brzmienie były bardzo świeże. Ale ten kawałek chyba jest taki najbardziej bliski mojemu po prostu mojemu gustowi w Ameryce, co nie? Więc ten kawałek chyba najlepszy jak na razie. Chociaż refren bardzo też jest zajebisty w tym numerze z matą. Zobaczymy dalej. Jakby tu była Cruella de Mon. Próbują wyjaśnić, czy mam prąd. Nowym BUW-em, nowym BMW na stary blok. Dziwne czasy nastały. Upadałem tysiące razy jak ty ze startą finałem stary. Nie chcę byś wróciła, nie wiem co to za show. Karma taka mściwa zamieniła. Tak w tam jednym momencie, jak tak przeciągnął trochę jak Wajma zabrzmiał, co nie? Macie też taki feeling? Poczekaj zaraz. Tartą finałem stary. Nie chcę byś wróciła, nie wiem co to za show. Karma ta... A wcześniej trochę, czekaj. Dziwne czasy nastały, tysiące... Nie wiem, stary. Trochę wajma tu usłyszałem, co nie? Macie też taki feeling? Teraz jak ty ze startą finałem stary. Nie chcę byś wróciła, nie wiem co to za show. Karma taka mściwa zamieniła cię ho. Pali się benzyna, pali się najlepszy gaz. Mocny jak ty i nawet jak kwas. Znowu mi. Goddamn, ale on jest crazy ten BTO. Więcej takie mówię wam. To będzie prekursor, jak w Polsce przebije się z takim stylem, tylko z takim stylem na bucie i ludzie to załapią, to mówią, że to będzie tak samo duży wave, jak się zaczyna ten punkowy brzmienie, co nie? I Jersey Cluby. Yeah. Myślę, że numer BTO z Wajmą, nie wiem jakie mają relacje, czy się znają, czy robili jakąś muzykę kiedyś. Nie wiem. Nie kojarzę przynajmniej. Myślę, że na takim właśnie klimaciku, na takim mumblu, no w sumie to nie jest taki pełny mumble, ale taki momentami mumble i taki wiecie, taki flow. Jakbym to powiedzieć, ja często to mówię zajebane flow, nie? Nie wiem, czy to jest po śląsku, czy nie jest zajebane, ale zajebane chodzi takie, że jesteś taki, wiesz, ledwo żywy, jesteś off the shit i tak jak Future nawija często, co nie? Bo wiecie, no zajebane to tak raczej pierwszy do głowy przychodzi, to ukradzione, nie? Ale zajebane po prostu w moim słowniku, w moim śląskim słowniku to jest takie, wiesz, że jesteś spalony i lecisz tym, ledwo gadasz, co nie? Tak samo jak Future nagrał Coding Crazy właśnie, to coś w tym stylu.
hardest, tylko serio, nie. Kurde, ale czy to jest pytanie dalsze, czy jest najlepszy z tych trzech? Jak miałem zrobić top 3, to chyba ten byłby na... No, waham się między tym z Matą, a między tym na pierwsze miejsce. Ale raczej byłbym skłonny ku... Chyba... Nie, ten z Matą, chyba pierwszy, ten drugi, ale bardzo blisko są siebie. I trzeci, ten shooter, nie? Co był pierwszy? Imo. Free agent. Peter jest free agentem, czyli co, odszedł SB czy co? A może to jest jakiś kolega jego agent, jest free agent. Free agent 2023. A no. Ciekawe, serio, ciekawe, znaczy ciekawy, fajny kawałek po prostu. Bardzo żywam słuchając tego i dobrze mi się tego na pewno słuchało. Betało bardzo świeże i cieszę się, że ktoś taki styl, taki po prostu wavik do mainstreamu przebija. Szkoda, że po prostu ma takie małe wyświetlenia, w sensie może mało, no nie ma zbyt dużych wyświetleń BDO na tych kawałkach, ale mam nadzieję, że coś tam blow up, nie powinien bardziej TikToka wydaje mi się promować, czy coś te kawałki. No chyba, że nie chcę, no wiesz, up to on, tak naprawdę jest wszystko, więc jakby bardziej to może pchał, to byłoby jeszcze wyżej, co nie? Dajcie znać, co wy myślicie o tym kawałku, dajcie znać, jak wam się słuchało i takie pytanie na dzień dzisiejszy to... Czy myślicie, czy pieniądze dają szczęście? Ja myślę, że dają szczęście, ale bardziej przez to, że dają spokój i możecie sobie pozwolić na wiele rzeczy. Znaczy jakby dla mnie spokój jest ważniejszy niż szczęście w życiu, co nie? To jest taki mój point of view, że ja wolę być spokojny o to, czy będzie jutro, niż o to, czy wyjadę innym autem na przykład za 2 lata, wiesz o co chodzi? Spokój ponad szczęście w moim sercu i w moim słowniku. Dajcie znać, jak jest u was i wszystkiego dobrego życzę. Peace.